Już w drugiej minucie meczu Widzewa w niebieskich strojach ze Stalą Mielec Wiesław Cisek uzyskał bramkę dla gospodarzy. 9 minut później po znakomitej akcji i rzucie wolnym Leszka Iwanickiego Zbigniew Wyciszkiewicz podwyższył na 2-0. W 34 minucie spotkania kolejna szybka akcja Widzewa. Michalczuk dośrodkował i Ryszard Czerwiec potężnym strzałem umieścił piłkę w bramce wyparły po raz trzeci. 2 minuty później Ryszard Federkiewicz zdobył pierwszą bramkę dla Stali z rzutu wolnego. W pierwszej połowie więcej bramek nie padło. Około 60 minuty z Widzewa wyszło powietrze. Wykorzystali to goście strzelając bramkę na 3-2. Jej autorem był Krzysztof Bociek, a Widzew mógł zdobyć jeszcze kilka goli, lecz Marek Koniarek seryjnie marnował znakomite okazje. Wreszcie w 83 minucie Paweł Cużytek ustalił wynik meczu na 3-3.